Na temat wyjazdów polskich piłkarzy, ty jesteś przekonany, że to nie wyjdzie na dobre, bo ty się od lat interesujesz młodymi piłkarzami wyjeżdżającymi z polskiej ligi. No i grającymi w Polsce też, po prostu śledzę ich karierę. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że już te kluby sięgają coraz głębiej, bo wyjazd Bogusza, którego nie była w stanie skusić na najlepsze kluby polskie, chciały, on wybrał Lidz, teraz ze Stali Mielec Sadłocha być może wyjeżdża, więc oni kopią coraz głębiej. No zgodzę się z Jackiem, że złotego środka na pewno nie ma, natomiast statystyki myślę, że pokazują, że oni raczej się odbijają od ściany, ci piłkarze wyjeżdżający za młodo, bo tak sobie na szybko, nawet przed programem rzuciłem okiem na Ekstraklasę i w ponad połowie klubów ja znalazłem takich piłkarzy, którzy wyjeżdżali jako nastolatkowie z tymi nadziejami, że będziemy grać w pierwszej drużynie. I wracali Lechia Augustyn, Pogoń Fojut, Wisła Wojtkowski, Wiśle pod czterech takich zawodników, Górnik Matuszek, Miedź Szczepaniak, Arka Janota, Korona Soku, Zagłębie Bartek Powowski. No to tak na szybko wynotowali. Legia Kwietniewski. Tak, jego nie wliczałem do Legii, bo jest wypożyczony, natomiast z Bartkiem Powowskim rozmawiałem też przy okazji tej wizyty w Turcji. On zwrócił uwagę na taką fajną rzecz, o której u nas się wydaje mi się, że mało się mówi. On mówi, słuchaj, bo ja tam przyjechałem, ja byłem najszybszy z drużyny. Podciąganie na drążku najlepsze. Gdzieś tkanka tłuszczowa najlepsza. Czyli Hiszpania to tak średnio z tą dietą. A potem mówi, piłkę dali. Dribbling nie najgorzej, tak. A on mówi, najgorzej było wtedy, jak zaczął się mecz. Tak? I chodzi o rozumienie gry. To on po prostu nie rozumiał gry, ale to nie jest jego wina. To nie jest jego wina, że on nie rozumie gry. Natomiast tych trenerów, którzy go przygotowywali do tego, już tak. I moim zdaniem tutaj za mało o tym mówimy, bo my ciągle biadolimy, że tutaj nasza młodzież taka, nie taka. Natomiast nie zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Nie poruszamy tych tematów i tak dalej będzie, bo my tym się nadal nie zajmujemy. I taka rozmowa, Piotrek Urban też mówił, który przyjechał z Hiszpanii, przez kilka miesięcy obserwował Akademię Legii i tak też strapił się, bo mówi, słuchaj, przez kilka miesięcy sobie ich obserwowałem i naprawdę sprawia problem gra z piłką, jak są przy piłce. Ja kiedyś od jednego ligowca usłyszałem, że ja wolę być bez piłki niż z piłką, więc z czegoś to wynika i gdzieś te, no każdy, kiedy on jako dziecko zaczynał, to każdy chciał być z piłką, natomiast gdzieś wydaje mi się, że później jest to stępione przez trenerów, gdzieś analizuje to, jacy trenerzy pracują z dziećmi w wieku 7-12 lat, bo to uważam, że to jest wiek najważniejszy, to jest tak zwany złoty wiek, gdzie tam to wszystko, czego się wtedy nauczą, to zostaje po prostu. U nas często przychodzą tacy trenerzy, którzy, o, zakończył karierę, rzućmy go tam, bo z tymi dziećmi niech popracuje. Nie, bo w Niemczech na przykład pracują fachowcy, tak, zdają sobie sprawę, że to jest ten złoty wiek. I Robert Lewandowski, który okej, jest piłkarzem kompletnym czy nie, no czegoś mu brakuje, brakuje mu dryblingu. Ja rozmawiałem też, pamiętam kiedyś z Robertem i z jego trenerami, oni byli wręcz dumni, że mały Robert biegał po przełaje, tak? Bo 7 km, fajnie, ale to wyglądało. Natomiast jego rówieśnicy w tym czasie grali z piłką, kiwali i z czegoś to wynika, że ten Robert Lewandowski nie potrafi dryblować. On wycisnął, nauczył się wszystkiego tego, co potrafi. Natomiast już dryblingu on nie będzie. Ale Niemcy daliby się pokroić za takiego napastnika. Za Piątka, za Milika też. Natomiast jak chcemy kształcić piłkarzy chyba kompletnych, wydaje mi się. I często słyszę się na tych meczach dzieci, bo akurat mam okazję oglądać co tydzień, naprawdę. To jest plaga, nie kiwaj, podaj, bezpiecznie wybij i później my wymagamy od tych piłkarzy, okej, grajmy od bramki, powiedzmy stoperzy. Natomiast skoro oni przez 15 lat nie grali od bramki, tylko ten najwyższy kopał, ja jestem przykładem, grałem w trąbkarzach, to trener mi kazał kopać z piątki, bo najwyższy i najdalej kopnę za połowę i myślę, że takich dzieciaków są setki, tysiące są. I później my wymagamy właśnie na poziomie pierwszej reprezentacji, a z czegoś to właśnie wynika, że tak nie jest. Jeszcze już kończąc wątek, pojechałem niedawno do pierwszego, już nie będę mówił nazwiska, do pierwszego trenera obecnego reprezentanta Polski i tam jakby przygotowałem o nim materiał i on mówi, no tutaj plaga jest, grają ci trenerzy na wynik, a chcesz zobaczyć zdjęcia? I mówię, tak. I on pierwsze zdjęcie, które mi pokazuje, to ten piłkarz, który kopie z połowy, strzela na bramkę, żeby no, strzelić gola od razu przy rozpoczęciu, bo ma najmocniejsze kopnięcie, a bramkarz tamto nie doskakuje do poprzeczki, więc to nie jest gra na wynik, to jest gra na wynik. No gdzie on ma jakieś ćwiczyć atak pozycyjny? No nie. Później mi pokazał kolejne zdjęcie, on na siłowni, tak, 13 czy 14 lata, jego rówieśnicy biegają za piłką w tym czasie, więc o tym wydaje mi się, że warto rozmawiać. Ale...